Wyjątkowo nie we wtorek, a już w poniedziałek zapraszamy widzów kanału Łączy Nas Piłka TV na podsumowanie weekendu w E-Winner drugiej lidze. Za nami kolejka, która przyniosła m.in. starcie byłych mistrzów Polski, czy mecz z udziałem dwóch zespołów ekstraklasowych rezerw. Zapraszamy na magazyn podsumowujący piątą serię spotkań. Zaczynamy od rozkładu jazdy tej kolejki. Uwagę zwraca mecz w Chorzowie, który był starciem dwóch byłych mistrzów Polski. We Wrocławiu rywalizacja zespołów rezerw, natomiast liderująca Stal podejmowała Wigry. Przegląd wydarzeń rozpoczynamy w Ostródzie. W starciu Sokoła z Olimpią Elbląg nie było trudno o wskazanie faworyta, choć gospodarze mogli liczyć po cichu, że sprawdzi się piłkarska prawda, jakoby derby rządziły się swoimi prawami. Szybko zaatakowali więc piłkarze Sokoła, ale na posterunku był Andrzej Witan. Błyskawicznie następuje też odpowiedź Olimpii. Dośrodkowanie Kałachura z lewej strony, akcję zamyka Łukasz Sarnowski i nieznacznie myli się obrońca gości. Obiecujący początek tego meczu, a teraz już końcówka pierwszej połowy. Wysoko zawieszona piłka przez Kurbiela, Jakub Żyznowski bardzo źle we własnym polu karnym i robi z tego użytek Szymon Stanisławski. Duży błąd 20-letniego zawodnika Sokoła, w dodatku nie ostatni w tej części meczu. To kolejna pomyłka, po której tym razem powinien był podwyższyć wynik Jan Sienkiewicz, no ale upiekło się tu defensywie gospodarzy. Po zmianie stron piłkarze Olimpii mieli kontrolę nad tym spotkaniem. Po tym rzucie wolnym i zamieszaniu dobrej sytuacji nie wykorzystał jeszcze Michał Czarny, ale gol numer 2 dla gości wisiał w powietrzu. W 70. minucie szukał swojej bramki wprowadzony na boisko Milanowski, jednak tym razem doskonale spisał się między słupkami Paweł Rabin. Wielu powodów do radości jednak dla gospodarzy nie ma, bo Sokół ponosi piątą porażkę w tym sezonie. Niechlubną serię trzech porażek z rzędu notuje również Hutnik Kraków. Przełamania zespół Suchych Stawów szukał w meczu z GKS-em Bełchatów, ale groźniejszy w pierwszej połowie był zespół gości. Już pierwsza próba mogła zakończyć się bramką, ale po strzale Artura Golańskiego poprzeczka uratowała miejscowych. Gospodarze wciąż wyraźnie pod formą, a w czasie doliczonym do pierwszej części rzut wolny wykonuje Martin Klawnik. Popatrzmy, strzał obok muru i w ten sposób GKS zdobywa bramkę do szatni. Nie popisał się przy tym uderzeniu bramkarz Hutnika, natomiast jeszcze poważniejszy błąd Bartłomiej Frasik popełnił po starcie drugiej połowy. Nie wykorzystał tego Szymon Sołtysiński, ale było bardzo blisko. Wciąż jest 1-0 dla gości, ale po przerwie wreszcie aktywny w ofensywie Hutnik. Gospodarze odważniej ruszają do przodu. Po akcji Hafeza uderza Miłosz Drąg, jednak zabrakło tutaj precyzji. W 55. minucie jeszcze jedna szansa. Główkuje Łukasz Kędziora, ale zmierzającą pod poprzeczkę piłkę w ostatniej chwili wybija Kevin Komar. Drugiej tak groźnej okazji Hutnik już sobie nie stworzył. Gospodarze ponieśli więc kolejną porażkę, a GKS zanotował pierwsze w tym sezonie czyste konto. Kilka dni po wbiciu 5 goli Raduni z kolejnym Beniaminkiem mierzyła się Chojniczanka Chojnice. Tym razem zadanie wydawało się trudniejsze, bo piłkarze Tomasza Kafarskiego wybrali się do Puław, gdzie to Wisła stwarzała sobie w pierwszej połowie lepsze okazje. Najpierw był rykoszet, potem strzale Carlosa Daniela, a dwie minuty później groźnie po uderzeniu głową, znów ten sam zawodnik bliski szczęścia. Ofensywa Wisły coraz bliżej przyniesienia efektu. Teraz już 38. minuta. Emil Drozdowicz na lewej stronie, wysoka zawieszona piłka i zamykający to w 16 Krystian Puton. Wisła dopięła swego w końcówce pierwszej połowy i zasłużenie prowadziła do przerwy. Chojniczanka nie mogła jednak pozwolić sobie na drugą z rzędu wyjazdową porażkę i po zmianie stron ruszyła do ofensywy. Blisko trafienia samobójczego był Łukasz Kubań. Dwie minuty później jeszcze jedna centra, którą tym razem mocnym strzałem w poprzeczkę zamykał Maciej Kona. Coraz bliżej wyrównania, ale też coraz mniej czasu pozostawało gościom, by o ten remis powalczyć. Wchodzimy już w ostatni kwadrans. Tym razem Kona w roli dośrodkowującego, na dalszym słupku Mikołajczyk. Duży błąd przydarzył się tu Piotrowi Owczarzakowi, z czego bezlitośnie skorzystał Mateusz Bartosiak. 1-1 w Puławach, ale teraz rozpędzona Chojniczanka nie zamierza poprzestać na jednym oczku. W 84. minucie znów jesteśmy w polu karnym gospodarzy. Tomasz Mikołajczak pada w starciu z Wiechem i goście będą mieć rzut karny. Maciej Kona wykonawcą, nie sięgnął piłki Owczarzak i teraz to Chojniczanka jest na prowadzeniu. Beniaminek z Puław do końca szukał jeszcze choćby remisu. Oglądamy groźny strzał Ruiza Diaza, ale nie dał się już pokonać Kamil Broda. Punkty po trudnym boju jadą więc do Chojnic. Nieczęsto na tym szczeblu rozgrywkowym zdarzają się starcia dwóch byłych mistrzów Polski. Właśnie takim meczem była rywalizacja Ruchu Chorzów z Garbarnią Kraków. Ruchu w dodatku rozpędzonego serią zwycięstw. Również w tym spotkaniu od początku atakują gospodarze. Oglądamy bardzo dobry strzał Michała Mokrzyckiego i jeszcze lepszą interwencję Doriana Frontczaka. Blisko naprawdę pięknej bramki, ale wciąż 0-0 i taki wynik utrzymał się do przerwy, choć jeszcze przed zejściem do szatni miał swoją szansę Daniel Szczepan. Po zmianie stron równie dużo pracy miał bramkarz Garbarni. To 67. minuta, gdy najpierw Frontczak poradził sobie z kolejnym strzałem Mokrzyckiego, a zaraz potem nie dał się pokonać również przy dobitce.
Niezmiennie bezbramkowo w Chorzowie, gdzie mecz z trybun oglądało prawie 6 tysięcy osób. W 75. minucie sprawy w swoje ręce próbuje wziąć Łukasz Janoszka. Świetna indywidualna akcja, ale wszystko to zakończone minimalnie niecelnym strzałem. Garbarnia w tym meczu skupiona głównie na bronieniu, ale popatrzmy, co wydarzyło się w 82. minucie. Fatalny błąd przydarzył się Bieleckiemu, który ratował się faulem na Feliksie, a za to zagranie sędzia podyktował rzut karny dla Garbarni. Zamiast gola dla Ruchu, za chwilę możemy więc być świadkami bramki dla gości. Popatrzmy, uderza Michał Feliks, ale fatalnie wykonany ten rzut karny, dzięki czemu rehabilituje się za swój błąd Jakub Bielecki. Zmarnowana doskonała okazja do objęcia przez przyjezdnych prowadzenia, co chwilę później mogło się na Garbarni zemścić. Świetna szansa Michała Biskupa, ale niezawodny był w tym meczu między słupkami Dorian Frontczak. Mecz w Chorzowie kończy się więc bezbramkowym remisem. A to już kolejne w ten weekend derby. Tym razem derby Mazowsza, w których z Nicz Pruszków podejmował Pogoń Grodzisk Mazowiecki. Na boisku od początku lepiej prezentowali się piłkarze Beniaminka, którzy wypracowali sobie dwie niezłe okazje. Najpierw postraszył Jurczaka Wrzesiński, a w 21. minucie obsłużony podaniem Gianfranco Sarmiento broni jego strzał Łuczak, jeszcze dobijał Jakub Czajkowski, ale tym razem ofiarna interwencja Machalskiego uratowała gospodarzy. Po tych dwóch poważnych ostrzeżeniach w 26. minucie wreszcie atakuje Znicz. Po doszatkowaniu drobniaka świetną szansę miał Kręci Chwost, ale spisał się w tej sytuacji Artur Haluch. Bez bramek do przerwy w Pruszkowie, a drugą połowę zaczynamy tak jak pierwszą, od okazji Pogoni. Sarmiento urwał się z prawej strony, ale nie zakończył tej akcji celnym strzałem. W 51. minucie patrzymy natomiast na atak Znicza. Odnalazł się przed bramką Marcin Bochenek, sprytnie wyłożył piłkę Bartomejowi Kręci Chwostowi, który tej sytuacji już nie zmarnował. Drugi gol napastnika Znicza w tym sezonie, a Pogoń jest teraz w opałach. Niespełna kwadrans później odpowiadają goście. Mocna wrzutka z prawej strony, główkował to Wojciech Kalinowski, no i nie dał rady sięgnąć piłki Jurczak. Szybko mamy więc wyrównanie, a najlepszą szansę, by zainkasować pełną pulę, mieli tu podopieczni Krzysztofa Chrobaka. Sarmiento wyłożył piłkę jak na tacy Czajkowskiemu i powinien zakończyć to zdecydowanie lepiej młody pomocnik Pogoni. Tak się jednak nie stało i derbowa rywalizacja w Pruszkowie zakończyła się podziałem punktów. Starcie ekstraklasowych rezerw to również jedno z ciekawszych wydarzeń tej kolejki. Drugie zespoły Śląska i Lecha mierzyły się przy Oporowskiej we Wrocławiu. W zeszłym sezonie w tych meczach dwukrotnie triumfował Lech, a tutaj gospodarze mieli dużą ochotę, by za tamte porażki się zrehabilitować. Szansę miał Adrian Bukowski, a w końcówce pierwszej połowy formę Bartosza Mrozka sprawdził jeszcze Patryk Caliński, ale do przerwy goli nie obejrzeliśmy. Śląsk jednak bliższy otwarcia wyniku. To już 50. minuta tego spotkania. Przemysław Bargiel na prawej stronie wykłada piłkę do Huberta Konstantego, a 18-latek zdobywa swoją premierową bramkę w drugiej lidze. Jeden z czołowych zawodników poprzedniego sezonu Centralnej Ligi Juniorów otwiera wynik tego meczu, a niedługo potem staje przed doskonałą szansą, by ustrzelić dublet, ale źle zakończył to tym razem Konstanty. Ręce pełne roboty miał w tym spotkaniu bramkarz Lecha, kolejna dobra interwencja Bartosza Mrozka, a w 72. minucie sprawdził golkipera gości również Przemysław Bargiel, mocnym strzałem zza pola karnego. Lech w tym spotkaniu bez groźnych okazji do wyrównania, a zwycięstwo gospodarzy na 6 minut przed końcem przypieczętował jeszcze Bartosz Marchewka. Sprytnie między dwójką obrońców odnalazł się po asyście Bukowskiego i stało się jasne, że punkty zostaną we Wrocławiu. 2-0 to był w tym meczu najniższy wymiar kary dla zespołu z Poznania. Śląsk rewanżuje się tym samym za porażki z ubiegłego sezonu. Beniaminek ze Stężycy w dwóch pierwszych domowych meczach zgarnął komplet punktów. Tym razem poprzeczka szła jednak zdecydowanie w górę, bo na teren Raduni przyjechał KKS Kalisz. Gospodarze podrażnieni wysoką derbową porażką w poprzedniej kolejce ruszyli tu odważnie do ataku, a pierwsze poważne zagrożenie nadeszło w 24. minucie. Z rzutu wolnego strzelał Sebastian Deja, ale minimalnie się pomylił. W drugiej połowie gospodarze jeszcze mocniej podkręcili tempo. Przy tym strzale Dei Maciej Krakowiak musiał wykazać się refleksem, a to minuta 58 i kolejna akcja gospodarzy. Pozostawieni bez opieki na lewej stronie piłkarze Raduni dośrodkowuje Rafał Kosznik, a kontrująca główka Wojciecha Łuczaka daje wreszcie prowadzenie miejscowym. 1-0 dla Raduni, która w kolejnych fragmentach próbuje pójść za ciosem. Fantastyczna okazja Janusza Surdykowskiego, ale doświadczony napastnik nie zamienił jej na gola. Zmarnowana ta doskonała szansa, no i to mogło się na gospodarzach zemścić wkrótce potem. Popatrzmy, blisko celu Piotr Giel, ale szczęśliwie interweniuje ostatecznie Kasper Tułowiecki. Ostatnie słowo mogło i powinno należeć do Beniaminka. Znów swojego gola szukał Deja, ale tym razem doskonale zachował się w bramce Maciej Krakowiak. Tak czy inaczej, Radunia wygrywa trzeci domowy mecz w tym sezonie, w dodatku z rywalem walczącym o najwyższe cele.
Wspominając starcia Pogoni z Motorem z poprzedniego sezonu, o emocje i bramki w Siedlcach mogliśmy być spokojni. Pierwsze minuty tego spotkania tylko nas w tym przekonaniu utwierdziły, bo najpierw w 15 sekundzie niezłą okazję miał Fidziukiewicz, a zaraz potem w odpowiedzi groźnie uderzał Maciej Górski. Nie było więc kalkulowania od samego początku. To już trzecia minuta, w której Bartosz Klebaniuk obronił strzał Damiana Sędzikowskiego, ale wobec dobitki Michała Fidziukiewicza był już bezradny. Niezawodny jest na początku sezonu Fidziukiewicz, dla którego to już siódmy gol w tych rozgrywkach. No ale odpowiedź Pogoni nadchodzi jeszcze przed upływem kwadransa. Cezary Demianiuk w indywidualnej akcji decyduje się sam kończyć to strzałem i w 13 minucie pada gol wyrównujący. Raptem przez 10 minut prowadził Motor, który chce to prowadzenie szybko odzyskać. Blisko drugiego trafienia Fidziukiewicz, ale zablokowane jego uderzenie. Dobry mecz oglądaliśmy w Siedlcach. Gola do szatni mógł zdobyć po dośrodkowaniu z narożnika Maciej Wichtowski, ale do przerwy był remis. Po zmianie stron aktywnie zaczął Motor. Klebaniuka zatrudnił w tej sytuacji Sędzikowski, jednak kolejne fragmenty drugiej połowy należały już do Pogoni. W 53 minucie gospodarze mają rzut wolny, Maciej Wichtowski decyduje się na strzał i zaskakuje tym samym Seweryna Kiełpina. Pogoń obejmuje prowadzenie i szybko chce je jeszcze poprawić. Patrzymy, jak pędzi lewą stroną Cezary Demianiuk, wpada w pole karne i mija rywala. Po jego strzale był jeszcze rykoszet, który całkowicie zmylił bramkarza Motoru. W 53 minucie trafił Wichtowski, w 56 poprawił Demianiuk, a w 59 minucie indywidualną akcją popisuje się Bartosz Rymek. Bez większych problemów ogrywa kolejnych rywali, no i efektem tego jest bramka na 4-1. W ciągu 6 minut Pogoń zdobywa 3 gole, a Motor jest już na deskach. Po wysokim zwycięstwie nad Kutnikiem teraz zanosi się na wysoką porażkę. Podopieczni Marka Saganowskiego byli w stanie powalczyć już tylko o trafienie honorowe. Maciej Firlej pokonał w tej sytuacji Bartosza Klebaniuka, ustalając wynik tego meczu na 4-2 dla Pogoni. Wstydliwa porażka Motoru, z kolei Pogoń pierwszy raz wygrywa u siebie. Na koniec jesteśmy na stadionie dotychczasowego lidera. Stal Rzeszów tym razem podejmowała w igry Suwałki, ale w ten mecz niespodziewanie lepiej weszli goście. Niecelny ten strzał Gojki, a zaraz potem pierwsza groźna okazja Stali. Po dośrodkowaniu Małeckiego główkuje Krzysztof Danielewicz, ale doskonale broni to Hieronim Zoch. Fantastyczna parada bramkarza Wigier. 10 minut później raz jeszcze szukał szczęścia Danielewicz, ale tym razem nie zatrudnił Zocha. Teraz już 33 minuta meczu w Rzeszowie. Na strzał decyduje się Mateusz Sowiński. Jest słupek, po którym najprzytomniej zachował się przed bramką Kamil Adamek. W Rzeszowie więc zaskakujący obrót spraw. Wigry obejmują prowadzenie na terenie lidera. Czekamy więc na odpowiedź Stali. 6 minut później koronkowa akcja, w którą zaangażowany był niemal cały zespół z Rzeszowa. Popatrzmy, kończy to wszystko Andrzeja Prokić i bardzo szybko Stal doprowadza do remisu. 1-1 do przerwy, a od początku drugiej połowy zarysowuje się przewaga miejscowych. Tutaj niewiele zabrakło Oleksemu, by sięgnął piłki po zagraniu przez górę. A to już kolejna próba Stali. Tym razem na indywidualną szarżę decyduje się Bartosz Snopczyński, ale w decydującym momencie napastnik się myli. Dominacja podopiecznych Daniela Myśliwca jednak coraz bardziej wyraźna, choć czasu gospodarzom nie przybywa. W 81 minucie szybka kontra piłkarzy Stali. Dwójkowa akcja duetu Mariusz Sławek, Dawid Olejarka. Popatrzmy, piłka do Sławka, który zachowuje zimną krew i pokonuje Hieronima Zocha. Euforia na stadionie w Rzeszowie, bo Stal jest bliska zgarnięcia kolejnych w tym sezonie 3 punktów. Wigry do końca walczyły choćby o remis, ale widzimy, jak ten pojedynek biegowy z bramkarzem przegrał Kacper Zaborski. Po emocjonującym boju Stal odnosi więc 5. w tym sezonie zwycięstwo. Spójrzmy na koniec na komplet rezultatów z tej kolejki. Najwięcej goli padło w Siedlcach, gdzie niespodziewanie Pogoń okazała się lepsza od Motoru. W starciu rezerw lepszy Śląsk, Stal odniosła z kolei 5. z rzędu ligowe zwycięstwo. Wciąż więc kompletem punktów liderująca Stal. 3 oczka mniej ma Chojniczanka, a w barażowej strefie na ten moment Ruch, Olimpia, Śląsk i Radunia. Jeśli natomiast chodzi o drugą część tabeli, niezmiennie 0 na koncie Sokoła. Punkt ma Hutnik, a 3 GKS Bełchatów, choć ci ostatni musieli startować z poziomu 4 punktów na minusie. Jeśli chodzi o najskuteczniejszych strzelców, nie zatrzymuje się Michał Fidziukiewicz, który ma już na koncie 7 goli. 2 trafienia dołożył w tej kolejce Cezary Demianiuk. A w następny weekend przygotowaliśmy dla naszych widzów niespodziankę. W sobotę pokażemy na naszym kanale na żywo mecz Pogoni Grodzisk Mazowiecki z Ruchem Chorzów. Naszą transmisję rozpoczynamy równo o godzinie 17, a pierwszy gwizdek arbitra wybrzmi kwadrans później. Zapraszamy więc na kanał Łączy Nas Piłka TV na pierwszą w tym sezonie transmisję z boisk E-Winner drugiej ligi. Bądźcie z nami w sobotę, a także w następny wtorek, gdy podsumujemy wydarzenia z 6. kolejki.